Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiron. Tak jak wam obiecałem, gramy ponownie w 20 Minutes Till Dawn. Kochani, mamy oczywiście nową postać odblokowaną Chinę, która prawym przyciskiem myszy przywołuje cięstego klona i mamy podwójne karabiny maszynowe. Mamy jeszcze 5634 kasy, więc myślę, że możemy sobie w coś nowego zainwestować. Po wystrzeleniu ostatniego pocisku w magazynku zadajesz obrażenia wszystkim pobliskim przeciwnikom. Te obrażenia są równe 20% twoich obrażeń od pocisku na rangę. Średnio. Po podpaleniu lub zamrożeniu przeciwników 50 razy zyskaj plus 50% szybkość strzelności i prędkości przeładowania na 1 sekundę na rangę. Lipa. Walka w zwarciu. Przeciwnicy dostają 3% więcej obrażeń, kiedy znajdują się w zasięgu wzroku. No nie powiem, nie powala to, ale ulepszymy sobie przynajmniej tą rangę. Tu i tak 3 koła trzeba teraz. Zasięg widzenia podnoszenia wzrasta o 3% na rangę. Tak średnio, kiedy twoje HP jest równe połowie lub poniżej połowy twojego maksymalnego HP, zwiększ szybko strzelność i odrzut o 3% na rangę. No, w sumie to też nie jest takie złe. Odrzut przeciwników po przeładowaniu. Prędkość przeładowania wzrasta o 2% na rangę. No dobra, weźmy sobie jeszcze to. Mamy tarczę. Mamy resztę. To są lepsze te, widzę, ulepszenia. Dobra, ale bez zbędnego przedłużania. Oczywiście Darkness Zero. Mali przeciwnicy pojawiają się częściej. O kurde. No dobra. To lecimy na Darkness 1. Tu. O kurde, no ciekawie. Te DPS-y są marne, totalnie marne, ale i przeładowanie jest mega długie. No i ten klon wcale nie jest taki dobry. O kurde, nie wiem, czy rewolwery nie są najlepsze. Długie, bardzo długie przeładowanie. I bardzo dużo trzeba w nie wpakować, żeby cokolwiek zrobić. Jezu, mega długie to przeładowanie. Obrażenia, 100% obrażenia. Tylko najgorsze jest to, że implikacje tego wszystkiego są tylko na jedną broń. Obrażenie plus 35, odrzut plus 20. No to na pewno chyba to weźmiemy. Mocny strzał chcę, ewidentnie. Troszeczkę lepiej już. Jeszcze nie ma rewelacji. No i mamy pseudo dasha, to też jest fajne. Naprawdę w krytycznym momencie możemy się jakoś zdaszować. To mi expo pani nic nie zabiera, prawda? Mogę się daszować ile chcę. To też trochę broken. To też trochę broken, nie powiem. Zjebałem to troszeczkę. Dobra, level. Prędkość przeładowania i szybkość strzelność plus 5. Dobra. Niech będzie. Za bardzo się zajarałem tym, że mogę sobie robić klony. Jestem wolny jak ja pierdzielę. Padaka! Padaka! Totalna padaka. Te DPS są serio marne. Totalnie marne. Mówię, tylko ten dash jest w sumie spoko. Ten klon wcale nie jest taki mocny. O, jajo smoka, biorę jajo smoka. Trochę taki movement speed z Afrika. Na serio, to przeładowanie to jest dramat. To jest dramat. Dobra, walnęło. Kolejny poziom.
szybko strzelnąć plus 25, ewentualnie boska tarcza. O, boska tarcza. Kurde, normalnie dramat. Dramat z tymi obrażeniami. Tutaj tak ładnie kosiliśmy. A tu z tym to naprawdę jest ciężko. O, jedynie co to mówię, no te dasze są świetne, ale tylko i wyłącznie to. Czyli postać jest spoko, ale z rewolwerem byłaby jeszcze lepsza. No, na pewno nie z tymi karabinkami. No karabinki, dużo amunicji, dużo spowolnienia, ale nic więcej. No i to przeładowanie, to jest też dramat. To przeładowanie to jest też dramat. Zobaczcie, jesteśmy już kilka ulepszeń do przodu, a my nadal nic nie robimy. Nic. Totalnie nic. My tego bossa nawet nie pokonamy. No potrzebujemy obrażeń, dużo obrażeń. Naprawdę bardzo dużo obrażeń. Ale tu tych obrażeń nie ma. Samo przeładowanie to jest po prostu kpina. Naprawdę kpina. Czekam na smoka, może smok nas uratuje. Chociaż ja w ostatnim stage'u tak samo mówiłem, że smok nas uratuje. Więc tak, nadal jestem samonerem. Nadal jestem samonerem. Dać im tarczę. 3 minuty teraz czekania. No właśnie, teraz już nie możemy sobie nic resetować. Pociski plus 1 rozprzestrzenia ognia, ale obrażenia pocisku minus 10. No dobra. Robimy z karabinków shotguna. Robimy z karabinu shotguna. A niech mnie. O fuck, trochę ich tu duży. O Jezu, dwa bossy na raz. Jaja sobie robicie. Ze mnie. Smok, jest! Jest smoczek. I to nie... Ała! Jeden HP. Ej dupa. Umieram. Właśnie umieram. Widzę jak on tam leci. Wismok zyskuje 8 zadawanych obrażeń co 60 sekund. Ewentualnie prędkości ataku. Kurde. Zdążyłem odskoczyć jeszcze. Zdążyłem odskoczyć. Mówię, akurat ona jest spoko, jeżeli chodzi o tego bossa, bo można łatwo uciekać, tylko małe ilości HP, które ma, plus małe DPS-y naprawdę jej szkodzą. O, boska tarcza i przeładowanie, no... Powezmę, nie mam innego wyboru. Kurwa! Padłem na niego! Nie! Już zabiliśmy jednego. No już zabiliśmy innego. Kurde, no nie wiem co z tym zrobić, naprawdę, nie wiem, no bo tu już w tej chwili zaczęło się robić fajnie. Od tego smoka już zaczęło się robić fajnie. Od podwójnego strzału też zaczęło się robić fajnie. Może zróbmy to w inny sposób. Muszę tutaj wyjść do menu, się zablokowało troszeczkę. Zróbmy to w inny sposób. Zagramy sobie szybkiego. Bo widzę, że tu i tak już mało czasu zostało, bo 10 minut jest za nami. 10-minutowy. No dobra. Zobaczmy, jak te karabiny się sprawdzą w praktyce. Po prostu szybciej zrobimy, tu więcej ekspa leci.
I zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, czy ta w ogóle postać ma rację bytu. Naprawdę rację bytu. Ona jest fajna, jak się na bliski dystans napierdziela. Ale nic niestety więcej. Au, kurwa, chciałem przedobrzyć, no. Chciałem przedobrzyć i nie wyszło. Podwójny strzał, duszek, ewentualnie nic innego ciekawego. Podwójne. No i jak widzicie, tu już te podwójne strzały naprawdę fajnie robią robotę, no. Nie jest to jeszcze idealna sekwencja, ale już jest coraz lepiej. Już jest tutaj coraz lepiej. Da się nią ugrać na pewno. To tylko tyle mogę powiedzieć. Szybki strzał, szybkostrzelność, ewentualnie duszek. Szybkość przeładowania plus 5. Plus 20. Czy duszek? Duszek nie był taki super. Smoka ten wziął. Ojej, już się strzelający zaczynają. Robi niebezpiecznie. To już się robi niebezpiecznie. Staram się je trzymać tak w kupie, żeby móc sobie zbierać ekspy, ale... Kostrzelność plus 25, czy prędkość przeładowania kolejne. Ewentualnie ruch. Ruch też by się przydał. Prędkość przeładowania czy kostrzelność? Dobra, przeładowanie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, mogę mieć chyba ruch. Nie wiem, czy to by lepiej nie poszło, chociaż to przeładowanie też jest dramat. Już o tym wspominałem wcześniej kilka razy. No, kolejny poziom. Boska tarcza, czy prędkość ruchu i szybkostrzelność, kurde. To albo to. Ruch. I obrażenia, potrzebujemy obrażeń. O Jezu, bez obrażeń to my tu nic nie zrobimy. Bez obrażeń to my tu nic nie zrobimy. Obrażenia, przeładowanie i w ogóle wszystko w tej postaci. No czuję się, jakby zaczynał normalnie nago. Totalnie nago. Znaczy, no bo jestem teoretycznie nago w tej postaci teraz, ale tak na surowo, totalnie na surowo. I to tak boli. To takie jest bolesne. Nadal twierdzę, że te dasze robią robotę. Naprawdę, na maksa. Z tych daszy ta postać byłaby useless. Totalnie useless. Tylko strzelność plus 25, czy prędkość pocisku też nie chcę. Aj, lipa. Smoka niestety tym razem nie będzie. Pyk, 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 pyk. Au, kurwa, żem wpadł. Już to nam normalnie dzisiejsze podejście nie podejdzie. Tylko jesteśmy teraz bez smoka. Mamy tak mikroskopijne DPS-y. Zaraz się boss pojawi. Już jest, kurde, nawet go nie zauważyłem. Strzelność plus 15 maksymalna i prędkość pocisku. No to nie jest jakieś super. No dobra.
Nie mamy wyboru. Dalej pójdzie, zaraz nas kolejny boss zostanie, tak jak wtedy. I się skończy, chyba pisranie. Normalnie brak obrażeń totalny. Totalny brak obrażeń. Biegnij, celuj. Prędkość przodowania plus 5. Nie, to mi się nie podoba. Biegnij, celuj. Już w moim wypadku, to ja powinienem chyba HP wziąć. Naprawdę! Ja pierdolę! Wybuch i wpadłem w wybuch. Jezu! Co to było? Co to było? Nie, musimy coś ulepszyć jeszcze. Obrażenia jakieś. Synergie. A to chyba, które odkryliśmy, tak? Tak, co te, które odkryliśmy. Mini magazynek wypierdalasz, to jest gówno. Gówno. Totalne gówno. Czekajcie, mamy sporo tej kasy. No spróbujemy jeszcze raz, no. Spróbujemy jeszcze raz. Wyjdź do menu. I dałem kasę 4142. Chyba, że ten Batgun. Dobra, spróbujmy tego Batgana. Niech będzie. Szybki oczywiście, bo już nie mamy czasu na inny. Ej, jak to wali? Jak to śmiesznie napierdziela. Ale jesteśmy wolni przez to. One się odbijają jeszcze. Ale w sumie nas to nie boli, że ona tak wolno chodzi, bo w teorii mamy dasza. Smoczek, na pierwszym się trafił smoczek, zajebiście. Idziemy tu na samonerkę. Czyli można od samego początku gry czuć się normalnie grając postacią. Po prostu zwiodła mnie za bardzo nazwa szybkostrzelne karabiny podwójne, no. Ten Batgun wcale nie jest taki zły. Naprawdę nie jest. Przynajmniej jak na razie. Mag ognia, nie, szybki strzał. By nie czuć tego feelingu, że ta amunicja się tak jakby w nich wtapia, nie? Nie czuć tego. Nie ma takiego właśnie feelingu rozwalania ich na strzępy. Wiekowy smok. O tak! O tak, chociaż to też byłoby fajne. Kurde, no, a nie, no smok. Musi być smok, chociaż tutaj dużo nam to nie da na tym szybkim. No nie! Co to było? Co to, przepraszam bardzo, było? Kurwa, ten Batgun szybciej się reloaduje niż te cholerne karabinki. Serio. O, trochę expów. Dobra. No i tu niestety nie ma nic ciekawego. Oj, tu nie ma naprawdę nic ciekawego. Dobra, zobaczmy tą magiczną soczewkę. Ja rozumiem, że tu jest szybciej, tak? Ej, no kurwa, jak? Nie widziałem go. Jak to się stało? Duszek czy HP? Nie wiem, czy to nam się HP nie przyda. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Kurwa. Jeszcze raz. Przecież to taki fajny build był, no. Jak ja to spartoliłem? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Chyba poczułem się zbyt pewnie z tym Batgunem. Takie mam wrażenie.
Naprawdę nie wiem. Ta soczewka jest słaba jednak. Tutaj już nie chcę. Boska tarcza na Irli. Serio? O, prędkość pojazdu plus 30 do sprzężenia ognia, minus 15. Tarcza. To nas może uratować, może w tym przebiegu w końcu. Nie, zrobiliśmy już smoka na takim easy. I obrażenia nam wpadły. Kurde, no nie. No po prostu kurde, no nie. O, jest jajko. Dajcie mnie Drake'a. Dajcie mnie Drake'a. O, to już było groźnie. To już było groźne. I mogłem paść przez to. Podwójny strzał oczywiście. Tu prędkość przeładowania większa. Ale podwójny strzał robi robotę. Ale tu lecą tylko 3. Powinny lecieć 4. Oszustwo! Wyskamowali mnie. O, skamowali mnie dziady jedne. Naprawdę tego pseudo dasha i tego klona nawet nie traktuję jako DPS-a, tylko po prostu jako ucieczka. Nic innego. Nic innego. Chyba trzeba pozbierać expy, bo tu jest za dużo tego. Duszek, prędkość przodowania. Dobra. Niech będzie. Ej, jakoś tak sobie przestaliśmy radzić zbytnio. O kurde. O kurde. Znów tego tałataństwa to się narobiło. Level. Jest, wiekowy smok. Czy wytrenowany smok? Obrażenia plus 35. O Jezu, kurwa, jakie ładne bonusy. Dobra, no trudno. Może będę żałował, bo tu w sumie jest mało czasu. To powinno być troszeczkę zmniejszone na tym trybie. Ale widzę, że twórcy nie pomyśleli o tym. O, no trudno. No trudno. Ten bad gun jest fajny. Polecam go. 2 na 10. Ale patrzcie, teraz ani jednego HP nie straciłem, chociaż zaraz to się może zdarzyć, znając życie, jak to już powiedziałem. Ale teraz jak mam tarczę, to mogę teoretycznie jedno życie stracić, to tego życia nie tracę. Smocza więź. O tak. O, chociaż kurwa, wytrenowany smok. Smocza więź. Niech będzie. Smocza więź mi na razie chyba nic nie daje jeszcze. Chyba jeszcze nic mi nie daje. Ewidentnie. No, poziom. Prędkość pocisku plus 30, no tak. Oj. Dobra. Rozszczepiony strzał, sprawdźmy to, bo chyba tego też nie braliśmy. W sumie dodatkowy pocisk, dodatkowe DPS-y. Wygląda się, że to jest autonamierzane. Level. Trenowany smok. To też jest fajne. Dobra, obrażenia.
czy nie? Ile on może maksymalnie? Jeszcze z 50%? O, no z 50, nie więcej. Dobra, trudno, wytresowany smok, niech będzie. Smoku, liczę na ciebie. O, wilku, mowa. Traciłem tarczkę, kurde. I teraz 3 minuty psów w dupę. Au, 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 no i widzicie, jak straciłem tarczkę, to tracę życia. Tarczka była mentalną tarczką. Tylko strzelność, czy obrażenia. O, ekspy. Obrażenia przywoływania plus 25%. Cień cyklon atakuje 3 razy szybciej. Uuu, oczywiście. Wow. No ewidentnie 3 razy szybciej. Ej, ona ma fajnego boosta. Fajny buścik. Tylko strzelność czy obrażenie pocisku. Nie, no bierzemy to. 45%. No i teraz to jest... Teraz co się czuje, że się ich niszczy. Teraz się czuję, że się ich niszczy, tylko to chyba zwiększony rozmiar na nas nie działa, niestety. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba ten zwiększony rozmiar nie działa na nas. Pięć minutek. Prędkość poruszania się. Czy tarcza, tarcza. O nie, idzie gałąź. Gamoń. Kurde, gamoń. Kurwa, nie! Tarcze, daj tam mi tarcze. O Jezu, myślałem, że umarliśmy. Myślałem, że umarliśmy. O... Kurwa, nie! Nie! No nie! Taki build! Kurde, no nie! Czemu? Czemu ta gra zrobiła się taka trudna? No nie, pieszaną mi się robiło, czy grało. Nie wiem czemu, ale tak właśnie było. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o ocenie filmu. Grał do was Shiro? I niestety... niestety... nie udało nam się tego zrobić. Żałuję bardzo. Ale możemy sobie dodać jeszcze w sumie punkt. Jak to zrobić? Czemu nie możemy tego zrobić? No, halo? Halo? A, przytrzymać trzeba, przepraszam. Dobra. Tak to by wyglądało. Dobra, trzymajcie się. Jeszcze raz. Hej, hej!